Dzień dobry Państwu. Bardzo miło jest zawsze gościć u Państwa, a szczególnie w takich okolicznościach. Tak się składa, że z szpitalem powiatowym tutaj u Pana Starosty w Działdowie podpiszemy umowę na wsparcie ważnych kwestii, bo to są kwestie związane z walką, z prewencją tej nieszczęsnej pandemii, która do końca jeszcze przecież nie jest zidentyfikowana. Wiemy tylko, że nasz region statystycznie dobrze wypada. No i oby tak było dalej, abyśmy nie przeżywali jakiejś następnej trudnej sytuacji związanej z wzmożeniem tego nieszczęsnego wirusa. Szanowni Państwo, to jest kwota blisko 700 tysięcy złotych. Chcę powiedzieć, że samorząd województwa zdecydował o wsparciu wszystkich jednostek służby zdrowia w całym regionie. Wymiar duży, bo 78 milionów złotych i tak statystycznie między 300 a 700-800 tysięcy dedykujemy do wszystkich jednostek, do wszystkich szpitali powiatowych, wojewódzkich, ministerialnych, więc wszystkie formy tutaj funkcjonowania szpitali są wsparte. Do tego wszystkiego jeszcze podstawowa opieka zdrowotna, do tego wszystkiego jeszcze opieka ambulatoryjna i sanepid też mają udziałem około 500 tysięcy złotych na kwestie laboratoryjne. No i oczywiście duże wsparcie dla szpitali jednoimiennych. W zasadzie było zadysponowanych przez pana wojewodę 5, najbardziej Ostróda, z ewakuacją włącznie, z pełnym rozwinięciem. Tutaj przekazujemy 2 miliony złotych, 1,5 miliona złotych do szpitala miejskiego w Elblągu i po milionie do Pisza i do Węgorzewa, bo te szpitale, jedne z nich, Ostróda i Elbląg, były w działaniu, natomiast zabezpieczenie i dalej, co by się odpukać nie działo, to są wyznaczone jako szpitale frontowe jednostki. Środki częściowo z naszego budżetu, ale przeważająca część to są pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ale zarząd dokonał takiej analizy, że po prostu przesunęliśmy pieniądze z innych działań, no bo zdrowie i życie jest najważniejsze. I na zakończenie powiem, że pieniądze to nie wszystko, najważniejsi są ludzie i na ręce pana dyrektora chcę podziękować tutaj Działdowskiej Służbie Zdrowia, całym obrębie, wszystkim, którzy w Służbie Zdrowia pracują tutaj, ale i w regionie Warmii i Mazur, bo naprawdę nasze jednostki, nasze szpitale, nasi ludzie w Służbie Zdrowia od najniższych szczebli po działania specjalistyczne po prostu sprawdzili się. To jest wielkie zaufanie, wielka służba. Serdecznie dziękuję panie dyrektorze, panie starosto, bo szpital jest przecież powiatowy. No i dziękuję społeczeństwu, bo proszę państwa, jednak ta dyscyplina, ta powaga spowodowała, że jesteśmy za Zieloną Górą drudzy w tej złej statystyce, ale przecież takiego rozwoju dużego nie ma. Prosiłbym o dalszą prewencję, prosiłbym o ostrożność, o zachowanie norm, bo jest to jednak nieznana kwestia i nie wiadomo skąd może przyjść zagrożenie, więc to co jest ustalone należy do społeczeństwa tak jak dalej przestrzegać, być po prostu nawzajem ostrożnym i zapobiegliwym. No a dzisiaj myślę, że to niezły prezent też dla pana starosty w dzień jego urodzin. Możemy dotację dla szpitala powiatowego przekazać, także wszystkiego dobrego możemy podpisać. Proszę bardzo panie dyrektorze. Proszę pan dyrektor jeszcze. Szanowny panie marszałku, bardzo dziękuję w imieniu społeczności powiatu działdowskiego, pacjentów, pracowników szpitala i swoich własnych, ponieważ no, w tym momencie czujemy, że otrzymujemy nie tylko oklaski,
Program, projekt został bardzo dobrze dopasowany, że tak powiem, do potrzeb. Jesteśmy szpitalem poza szpitalami jednoimiennymi, o których tu pan marszałek wspomniał, czy posiadającymi oddziały zakaźne lub dużymi szpitalami olsztyńskimi, to w grupie szpitali powiatowych otrzymaliśmy najwyższą dotację, za co również serdecznie dziękujemy. Procedowaliśmy ten projekt jak na projekt związany z wszystkimi rygorami projektu unijnego w sposób naprawdę ekspresowy, zarówno z naszej strony, jak i ze strony pana marszałka i jego służb. No to był taki, to niespotykane tempo, ale i też niespotykana i wyjątkowa sytuacja. Jeszcze raz dziękujemy. Mamy wsparcie, czujemy, że mamy wsparcie zarówno miejscowej społeczności, zarówno samorządów gminnych, są oczywiście w największej mierze samorządu powiatu, ale również miło nam, że samorząd województwa do tego się dokłada i teraz czujemy, że jesteśmy w takiej małej ojczyźnie. Bardzo miło. Proszę bardzo. Mazurskich w zasadzie, ale myślę, że całego regionu wszystkiego. To są Mazury. Dużo zdrowia. Panie marszałku, szanowni państwo, bardzo dziękujemy za te środki, które to wsparcie ze strony pana marszałka, całego urzędu. Dzisiaj jest, proszę państwa, można powiedzieć, że trzeci prezent od pana marszałka, pomijając ten, który ja otrzymałem, bo byliśmy na otwarciu dwóch odcinków dróg wojewódzkich, a mianowicie w Uzdowie drogi 538 i odcinka ciągu pieszo-rowerowego z Jadowa do Kisin na drodze 544. To jest już trzeci prezent od pana marszałka, także dzisiaj jest naprawdę dzień bardzo chyba dobry dla powiatu działkowskiego i gmin naszego powiatu i całego społeczeństwa. Także serdecznie dziękujemy panie marszałku. Kolega Władysław Kubiński jeszcze też chciałby zabrać głos, bo on ma prezent nie tylko dla pana marszałka, ale też dla społeczeństwa powiatu działkowskiego. Bardzo proszę kolego Władysław. Panie marszałku, szanowni goście, ja w imieniu organizacji pacjenckiej, największej w powiecie i chciałem dodać do tego, co pan marszałek tutaj dzisiaj nam ofiarował, że ofiarował również środki pomocne na wydanie tej książki. Jest to trzecia część takiej edycji książek, które przy pomocy powiatu działkowskiego i cała trójka przy pomocy pana marszałka została wydana. Pierwsza to była o pomocy konkretnych sytuacjach codziennego chorego i organizacji, jakie mogą być efekty pomocowe. Druga to o systemie, który powinien mieć miejsce na zaznaczanie zapobiegania cukrzycy. A trzecia, chyba najważniejsza i najlepiej napisana, jest ta, która dzisiaj chciałem wręczyć panu marszałkowi i państwu również. Książka ta jest podręcznikiem intensywnej samoopieki, samokontroli dla osób z cukrzycą i po jej zgłębieniu na pewno efekty leczenia i efekty wspólnego postępowania lekarza i pacjenta, chorego w zasadzie,
Będą na pewno znacznie więcej, dlatego że cytuję tutaj za Joslinem i tu jest na następnej stronie taki zapis, że ci, co więcej wiedzą, dłużej żyją. Ja jestem tego przykładem. Chorobie 43 lata na cukrzycę typu pierwszego, póki co, oprócz takich zmian stosownych do wieku, nie stwierdzono mnie, a wyszedłem do takiej grupy 30-osobowej i żyję że tylko dwóch. A tam ci mnie nie dzieli widocznie i dlatego przestali istnieć. Dlatego warto ją przeczytać i warto ją wdrożyć. I w podziękowaniu chciałem panu marszałkowi, bez którego byśmy mieli dalej, a on przełoży się na całe województwo i na całą Polskę. Dziękuję również. Dziękuję panie doktorze. Do pana dyrektora, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. I wszyscy ci, którzy chcą, chcieliby otrzymać tę książkę, jest do wzięcia w specjalnym takim opakowaniu ładnym. Panom nie dałem tego opakowania, bo chciałem pokazać książkę, a tutaj są do wzięcia. Nie będę roznosił, nie będę wręczał, ale są do wzięcia. Dziękuję bardzo.